Witam Państwa. Niniejsza prezentacja poświęcona jest krzywej ROC, czyli Receive Operating Characteristic. Jest to krzywa, która powstaje na bazie wielu tabel 2x2 i wyliczonych dla nich wartości czułości i swoistości. Dlatego ja swoją prezentację rozpocznę od omówienia właśnie tych miar, tych prostych miar, które wyznaczane są dla tabeli wielkości 2x2, a dopiero później przejdę do budowy krzywej ROC. Wartość czułości i swoistości bazuje na tabeli 2x2, która jest ułożona w pewien specjalny, specyficzny sposób, to znaczy mamy w takiej tabeli wynik testu diagnostycznego i ten test może być testem statystycznym, ale może to być równie dobrze test z innej dziedziny, może to być na przykład test medyczny. Ja będę bazowała na przykładzie testu ciążowego, czyli wartość dodatnia oznacza, że kobieta uzyskuje informację, że ciąża została potwierdzona, wartość ujemna, że ciąża została wykluczona. I tutaj dodatkowo mamy dwie kolumny rzeczywistość. W rzeczywistości kobieta jest w ciąży albo w ciąży nie jest. Nie zawsze jest tak, że wynik testu zgadza się z rzeczywistością. Jeśli wynik testu zgodziłby się z rzeczywistością, to mielibyśmy sytuację taką, że tutaj mamy dużą liczność w tej kategorii oraz dużą liczność w tej kategorii. Dlatego, że te wyniki, które mamy tutaj określone są jako true positive, czyli osoba dostaje wynik pozytywny, i to jest prawda, bo w rzeczywistości jest w ciąży. I to, co mamy tutaj, to jest true negative, czyli kobieta uzyskuje wynik negatywny testu i rzeczywiście w ciąży nie jest. Jeśli te dwie wartości są wysokie, to oznacza, że nasz test diagnostyczny jest testem bardzo dobrym. Natomiast w momencie, kiedy tutaj zaczynają się pojawiać jakieś duże wartości określone jako false, to ten test jest coraz mniej skuteczny. False negative oznacza, że uzyskaliśmy negatywny wynik testu, ale to jest nieprawda, ponieważ w rzeczywistości kobieta jest w ciąży. I false positive uzyskaliśmy dodatni wynik testu, ale to nie jest prawda, ponieważ kobieta w rzeczywistości w ciąży nie jest. I na bazie tych wartości wyliczamy czułość i swoistość. Czułość jest to zdolność testu do wykrywania tego, do czego został stworzony. Czyli w momencie, kiedy bazujemy na teście ciążowym, jest to zdolność testu do wykrywania ciąży. Dlatego w mianowniku mamy sumę tych dwóch komórek, czyli wszystkie te kobiety, które w rzeczywistości są w ciąży. A w liczniku te kobiety, które zostały poprawnie zdiagnozowane przez test, czyli test potwierdził u nich ciążę. Czyli to jest proporcja kobiet poprawnie zdiagnozowanych jako plus. Natomiast swoistość jest to zdolność testu do wykrywania minusów, czyli skupiamy się na kolumnie określonej jako minus i to jest suma w mianowniku, natomiast w liczniku są te osoby, które są poprawnie zdiagnozowane jako minus, czyli jest to proporcja kobiet, która jest poprawnie zdiagnozowana jako niebędąca w ciąży. I te wartości, jak czułość i swoistość, są wartościami ogólnymi służącymi do tego, żeby opisać, jak dobry jest test diagnostyczny. Czym bliższe jedynce są te wartości, tym lepszy jest test diagnostyczny, który używamy do wykrywania tej rzeczywistości. Natomiast dla pacjentów najbardziej interesujące są wartości predykcyjne, dodatnie wartości predykcyjne ujemne. Dlatego, że pacjent już dostaje konkretny wynik testu. W momencie, kiedy pacjentka uzyskała wynik dodatni, to ona chce wiedzieć, jak wiele takich wyników zostało potwierdzonych. To znaczy, spośród kobiet, które dostały taki sam wynik jak ona, czyli wynik dodatni, razem sumujemy i wstawiamy do mianownika. Jak wiele jest poprawnie zdiagnozowanych przez test. I to jest ta proporcja. Natomiast jeśli uzyskamy wynik ujemny, to jesteśmy zainteresowani kolejnym wierszem. Czyli chcemy wiedzieć, jak wiele spośród tych kobiet, które uzyskało wynik ujemny, zostało poprawnie zdiagnozowanych, czyli true negative. Takich miar wyznaczanych dla tabel 2x2 tego typu jest nieco więcej. Mamy iloraz wiarygodności wyniku dodatniego, iloraz wiarygodności wyniku ujemnego, mamy dokładność. Ja wszystkich tych miar tutaj nie będę omawiać, tu odsyłam do pomocy dołączonej do programu. Są tam opisane zarówno te omówione przeze mnie miary, jak i te dodatkowe, które również będą wyznaczane przy okazji krzywej ROC. Przejdźmy do przykładu.
Przykład dotyczy bakteriemii, czyli bakteryjnego zakażenia organizmu. I dane wykorzystywane w przykładzie nie są danymi rzeczywistymi, ale zostały wygenerowane na potrzeby tego zadania. Dotyczą takich parametrów w krwi jak PCT, prokalcytonia, oraz WBC, czyli liczba białych krwinek. I one mają dotyczyć dzieci do 3 roku życia z utrzymującą się wysoką gorączką. Na podstawie tych danych budujemy tabelę 2x2, gdzie rzeczywistość to jest występowanie bakteriemii, tak albo nie. Natomiast z lewej strony mamy wynik testu diagnostycznego dodatni ujemny. I tutaj mamy na podstawie prokalcytonii, czyli PCT, wynik dodatni i ujemny. Jeśli na podstawie PCT uzyskamy wynik dodatni, to tworzymy tutaj ten wiersz. Jeśli wynik ujemny, to osoby przypisujemy do kolejnego wiersza. Natomiast jak zobaczymy, jak wyglądają nasze dane, to nasze dane będą zorganizowane w ten sposób, że wartość PCT będzie określona na skali interwałowej, czyli nie będziemy mieć od razu wyniku dodatniego, ujemnego, ale będziemy mieć pewne wartości rzeczywiste wyliczone w tej kolumnie PCT i dopiero na podstawie tych rzeczywistych wartości będziemy musieli podzielić sobie osoby na wartość, na osoby z wartością plus i minus. Zobaczmy, jak wyglądają dane. Otwórzmy przykład. I tak jak powiedziałam, w kolumnie dotyczącej WBC i PCT mamy wartości rzeczywiste. W kolumnie trzeciej mamy rzeczywistość, czyli czy rzeczywiście występuje bakteriemia, czy też nie. I w kolumnie czwartej mamy określoną płeć. My skupimy się na prokalcytonii, na kolumnie drugiej PCT. Na podstawie tej kolumny musimy podzielić osoby na osoby, które dostaną wynik dodatni tego PCT i wynik ujemny PCT. Ale że mamy tutaj wartości rzeczywiste, to należałoby wybrać jakąś wartość odcięcia i powiedzieć, że powyżej tej wartości osobom przypiszemy wartość dodatnią, a poniżej tej wartości wartość ujemną. Czyli szukamy pewnego punktu odcięcia. I ten punkt odcięcia, taki z literatury najczęściej przyjmowany, jest to wartość 0,5. Więc możemy powiedzieć, że takim dobrym punktem odcięcia byłaby wartość 0,5. Ale możemy zbudować również tabelę na podstawie innego punktu odcięcia, na przykład 1,5. Taka wartość tutaj występuje i osoby, które mają poniżej tej wartości, mogłyby dostać ujemny wynik testu, a powyżej dodatni. I wtedy dla takiej tabeli wyliczyć czułość i swoistość. Budowa krzywej rok polega właśnie na tym, że dla każdego z punktów, które tutaj występują, dla każdej wartości budujemy oddzielną tabelę i wyliczamy wartość czułości i swoistości, dlatego że każda z tych wartości mogłaby być takim dobrym punktem odcięcia. Zobaczymy, jak wygląda taka krzywa i jak wygląda budowa, jeśli wybierzemy testy diagnostyczne i dalej krzywa rok. Wykorzystamy zmienną stanu, czyli bakteriemię. Jest to rzeczywistość. Określamy rzeczywistość, czy w rzeczywistości osoba choruje na bakteriemię, czy ma zakażenie bakteryjne, czy nie. Gdzie występowanie tego zakażenia wartość plus jest to tak. Natomiast w pierwszej kolumnie wybieramy zmienną diagnostyczną i to będzie PCT. PCT jest stymulantą, to znaczy czym wyższe wartości PCT, tym bardziej prawdopodobna jest bakteriemia. Gdyby zmienna, którą będziemy analizować, działała w ten sposób, że czym wyższe wartości tej zmiennej, tym mniej prawdopodobna tutaj ta wartość, która się znajduje jako tak, to wtedy byśmy określili ją jako destymulanta. Czyli wybralibyśmy tą drugą opcję. My jednak zostajemy przy stymulancie, dlatego że PCT zachowuje się w ten sposób, że czym wyższe są wartości tego parametru, tym bardziej prawdopodobna jest bakteriemia. I potwierdzamy. W rezultacie widzimy, że w naszej próbie mieliśmy 133 osoby, gdzie na bakteriemię bakterie wykryto u 33, natomiast bakteriemii nie potwierdzono u 100. Dalej mamy współczynnik chorobowości dla tej próby wyznaczony. On wynosi 0,25, czyli około 25% osób z próby tą bakteriemię ma, czyli to jest wartość 33 do 133. To jest ten odsetek. I dalej wynik testu
statystycznego. Ja na razie go nie będę omawiać. Przejdziemy do tabeli, która znajduje się z prawej strony. Z prawej strony mamy taką bardzo dużą tabelę. W pierwszej kolumnie tej tabeli jest wartość PCT, raz jeszcze wpisana, z tym, że jest ona posortowana od najmniejszej do największej wartości. I dla poszczególnych tych wartości wyliczane są czułość i swoistość, czyli dla każdej z tych wartości, każda z tych wartości traktowana jest jako punkt odcięcia i budowana jest dla niej tabela. Tutaj mamy wartości tej tabeli, zobaczmy, false positive, true positive, true negative i false negative, czyli mamy te cztery komórki tabeli i na podstawie tej tabeli wyznaczana jest dalej czułość, swoistość, positive predictive value, czyli wartości predykcyjne dodatnie, negative predictive value, czyli wartości predykcyjne ujemne, iloraz wiarygodności wyniku dodatniego, iloraz wiarygodności wyniku ujemnego, mamy dokładność. Tutaj dodatkowo jest koszt i punkt odcięcia i o tym później również będę mówiła. Zobaczmy na przykład na ten wybrany punkt z PCT. 0,009. Gdybyśmy ten punkt uznali za punkt odcięcia, to nasza tabela by wyglądała w ten sposób, że czułość dla niej byłaby bardzo wysoka, ale swoistość bardzo niska. Jeśli będziemy zmieniać te punkty odcięcia, możemy znaleźć jakąś taką tabelę, dla której zarówno czułość, jak i swoistość będzie wysoka. No weźmy na przykład tą, czy tą wartość, czy tutaj jeszcze. Tak? Możemy szukać innych tabel i uznać, że inny punkt byłby dobrym punktem odcięcia. Ta krzywa powstaje właśnie na bazie tej czułości i swoistości. Krzywa ROC powstaje na bazie czułości i swoistości, które pochodzą z tej właśnie tabeli. Ja krzywej ROC przy okazji wykonywania tej analizy nie zaznaczyłam, dlatego teraz wrócę do analizy i wybiorę wykres, gdzie zaznaczę, że chcę krzywą ROC razem z punktem odcięcia i tutaj może te wszystkie dodatkowe wykresy też od razu zaznaczymy. Metoda analizy to jest metoda DeLonga, to jest taka metoda, która jest rekomendowana i ona to jest automatycznie wybierana, ale możemy ją również zmienić na Hanley-McNeil, gdybyśmy chcieli. I tutaj raz jeszcze to, co widzieliśmy wcześniej, ale tym razem mamy wyrysowaną krzywą ROC. Krzywa bazuje na czułości i 1 minus swoistość. Te punkty, które na krzywej się znajdują, to są poszczególne punkty, które tutaj mamy, poszczególne czułości i swoistości, które dla poszczególnych punktów odcięcia funkcjonują. Szczególnym punktem zaznaczonym na krzywej w kolorze czerwonym jest taki punkt, który uznany jest tutaj na bazie tych danych, które mamy ze statystycznego punktu widzenia. Ten punkt jest dobrym punktem odcięcia, powyżej którego uznawalibyśmy, że występuje bakteriemia, a poniżej którego mówilibyśmy, że ta bakteriemia nie występuje. I tutaj ten punkt jako jedyny jest opisany wartością PCT. Wartość PCT dla niego to jest 2,538. Natomiast wartość 1 minus swoistość jest tutaj zapisana i to jest wartość czułości dla tego punktu. Dla wszystkich innych punktów również moglibyśmy sprawdzić, jaka jest wartość czułości i swoistości. Weźmy pierwszy punkt. Dla pierwszego punktu wartość czułości mamy jako 0 i wartość swoistości określona jest jako 1, ponieważ 1 minus swoistość wynosi 0. Zatem jest to taki punkt, który no, nie musi być do końca odpowiedni w przypadku naszych danych, ponieważ ta czułość jest rzeczywiście bardzo, bardzo zła. Jak idziemy wyżej wzdłuż naszej krzywej, to poprawia nam się czułość, bo wychodzimy tutaj wyżej. Swoistość na razie pozostaje też na wysokim poziomie i tutaj taki punkt, gdzie jest i wysoka czułość, i wysoka swoistość został wybrany. Czym bardziej później się przesuwamy w prawo, tym gorsza staje się swoistość. Czułość nam dalej rośnie, ale swoistość jest coraz słabsza. Najlepszą krzywą ROC byłaby taka krzywa, która biegnie w ten sposób, że idziemy tutaj w górę, w górę, w górę i ona później tutaj ostro, takim kątem prostym zakręca, po takim kwadracie się przemieszcza. Ten punkt wówczas
byłby takim punktem najlepszym, dlatego że punkt tutaj o współrzędnych 1, 0 oznacza, że mamy 100% czułość i 100% swoistość. Czyli bylibyśmy w stanie na bazie takiego parametru, który nam zbudował krzywą, określić bardzo dobrze punkt, na podstawie którego w ogóle się nie mylimy, ponieważ za każdym razem, jeśli mówimy, że ktoś dostaje wartość dodatnią, to nie popełniamy błędu, jeśli wartość ujemną, to błędu nie popełniamy. Nasza krzywa nie wygląda w ten sposób, ale nie jest też złą krzywą, ponieważ na początku rzeczywiście idzie tak bardzo ostro w górę i później tutaj zakręca, może już nie tak ostro, jest to łagodniej, ale parametrem diagnostycznym, ten parametr PCT wydaje się dobrym. Przejdźmy jeszcze do prezentacji i zobaczymy tutaj jeszcze raz w prezentacji tą samą krzywą. W krzywej ROC ważna jest pewna wartość, która jest określana mianem AUC. To jest area under curve, czyli pole pod krzywą ROC. To pole tutaj oznaczone kolorem niebieskim, jeśli byłoby maksymalne, wynosiłoby dokładnie 1. Byłaby to ta sytuacja, gdzie to, co pokazywałam przed chwilką, czyli idziemy tutaj do góry naszą krzywą, tak, i tutaj takim kątem prostym zawracamy, wówczas to pole całe miałoby wartość 1, dlatego że długość tego boku jest 1, długość tego boku jest 1, mamy kwadrat wielkości 1 na 1, zatem jego pole byłoby równe 1, gdyby ta krzywa była taką maksymalną. Natomiast w każdej innej sytuacji ta krzywa jest nieco mniejsza, nieco niżej się znajduje, zatem pole jest mniejsze. Pole pod krzywą jest mniejsze niż 1. Tutaj mamy jeszcze taką jedną krzywą wyrysowaną linią czerwoną. Ta krzywa, która jest przekątną tego kwadratu o polu 1 na 1, jest taką krzywą, o której możemy powiedzieć, że gdyby tutaj, ona jest akurat linią prostą przedstawiona, ale gdyby wokół niej wiła się nasza krzywa ROC, czyli nie wyglądała nasza krzywa ROC tak jak teraz wygląda, że jest zupełnie powyżej, tylko wiła się tutaj w koło tej naszej przekątnej, to wtedy byśmy powiedzieli, że na podstawie tego parametru, który zbudował nam krzywą, możemy oszacować, czy ktoś cierpi na bakteriemię bądź nie, zupełnie losowo. To znaczy wybór na podstawie tego parametru byłby tak samo dobry jak losowe przydzielenie osób do tych chorujących i niechorujących na bakteriemię. A zatem taki parametr byłby zupełnie nieskutecznym parametrem diagnostycznym. Nie moglibyśmy go używać do diagnozy. W naszym przypadku tak nie jest. Ta krzywa ROC jest znacznie powyżej. Tutaj jeszcze zbudowaliśmy pole pod tą przekątną. To pole będzie miało dokładnie, będzie połową kwadratu, dlatego wynosi 0,5. Czyli w momencie, kiedy nasza krzywa tutaj oscyluje w taki sposób w koło tej przekątnej, że pole pod tą naszą krzywą wynosiłoby 0,5, to wtedy byśmy powiedzieli, że nasz parametr diagnostyczny jest nieskuteczny. Wracamy zatem i sprawdźmy, ile wynosi nasze AUC. 0,889. No, nie jest to wartość dokładnie 1, ale takich idealnych wartości raczej nie możemy oczekiwać. Jest to wartość dość wysoka i według testu DeLonga wartość ta jest istotna statystycznie, czyli nasza krzywa, czy pole pod tą krzywą jest istotnie różne od tej wartości 0,5, od połowy tego kwadratu. Jest istotnie różne, co oznacza, że nasz parametr jest przydatnym parametrem diagnostycznym. Gdybyśmy chcieli sformułować hipotezy dotyczące krzywej ROC, ja może tutaj w notatkach zapiszę, to one mogłyby tak dosyć statystycznie brzmieć, czyli dotyczyć tego pola. Czyli nasze pole pod naszą krzywą, konkretną tą dla parametru PCT, jest równe 0,5 w połowie tego kwadratu, to jest hipoteza zerowa. Jeśli byłoby równe, to by oznaczało rzeczywiście, że nasz parametr diagnostyczny jest tak samo przydatny jak losowy podział tych osób do grupy chorujących i niechorujących, czyli nie jest przydatny. Natomiast jeśli byśmy wybrali hipotezę alternatywną, to byśmy powiedzieli, że nasze AUC jest inne niż 0,5. Czyli parametr diagnostyczny jest przydatny. Ponieważ w naszym przypadku wartość P jest mniejsza niż 500, my wybieramy hipotezę alternatywną.
a zatem nasze AUC jest inne niż 0,5, a więc parametr diagnostyczny jest przydatny do rozpoznawania bakteriemii. Skoro jest przydatny do rozpoznawania bakteriemii, to możemy szukać tego punktu, który byłby dobrym punktem odcięcia i tutaj pierwszy zaproponowany dla nas punkt to jest właśnie ta wartość parametru PCT. Ta wartość parametru PCT została wyliczona na bazie kosztów tych fałszywie negatywnych i kosztów fałszywie pozytywnych, czyli kosztów tej błędnej diagnozy, które są ustawione na tym samym poziomie. Ja zaraz pokażę, jak te koszty można zmieniać, jak one wpływają na wybór punktu odcięcia, ale wcześniej jeszcze przejdziemy do pozostałych wykresów. Tutaj poniżej mamy wartość również czułości i swoistości, ale na tym samym wykresie jest też PCT przedstawiony. Na tym wykresie widzimy miejsce, którym krzyżują się te dwie krzywe i to miejsce skrzyżowania krzywych jest też takim dobrym punktem odcięcia ze statystycznego punktu widzenia, oczywiście, który tutaj ta wartość PCT jest 1,07, czyli możemy również wybrać tą wartość i tutaj zarówno czułość i swoistość one będą bliskie sobie i wysokie. Dalej na podstawie wykresu kosztów. Na podstawie wykresu kosztów, tam gdzie znajdziemy minimum, czyli tam gdzie ten koszt poniesiony będzie najniższy, tam też jest ten punkt, który moglibyśmy uznać jako punkt odcięcia i to jest ten sam, który znajdował się na krzywej ROC akurat w tym wydaniu. Także na podstawie tej krzywej, analizy krzywej oraz innych krzywych, które tu powstają, możemy takiego punktu szukać, ale my nie musimy wybierać punktu, który został zaproponowany, dlatego że ten punkt, on jest zaproponowany ze statystycznego czy z matematycznego punktu widzenia. Nam natomiast czasami może zależeć, żeby na przykład swoistość była wysoka, a czułość nas nie interesuje. Wówczas myśmy szukali jakichś wartości tutaj z tej pionowej linii, jeśli swoistość ma być wysoka, czułość nas nie interesuje. A czasami chcemy, żeby obydwie wartości były wysokie. Także nie zawsze jest w ten sposób, że możemy stosować tylko i wyłącznie kryteria statystyczne. I teraz jeszcze do tych kosztów fałszywie negatywnych i fałszywie pozytywnych. Wracamy do analizy. I tutaj te koszty możemy ustawić. One służą właśnie do odpowiedniego wyszukiwania punktu odcięcia. W tej chwili one są sobie równe, ale ja zwiększę ten FN, ustawię tutaj na przykład wartość 5, jest wtedy 5 razy większy, czyli koszt diagnozy fałszywie negatywnej jest 5 razy większy niż fałszywie pozytywnej. Dlaczego ja ustawiłam wartość większą w pierwszym polu? Otóż dlatego, że w przypadkach medycznych te koszty są gorsze do poniesienia niż koszty tej fałszywie pozytywnej diagnozy. Spójrzmy raz jeszcze na tabelę. Co to są za koszty? To są koszty fałszywych decyzji. False i false. False negative i false positive. W przypadkach medycznych te koszty określone jako false negative są zawsze najgorszymi kosztami. Dlatego, że w momencie, kiedy my pacjentowi mówimy, że uzyskuje negatywny wynik w jakimś teście, to on tutaj w przypadku testu wykrycia bakteriemii. On uznaje, że bakteriemii nie ma i jest to dla niego wykluczenie tego badania. To badanie wyklucza u niego bakteriemię, zatem on jest już uspokojony i nie bada się dalej. Natomiast to nie jest prawda, dlatego że ta osoba bakteriemię akurat ma. Tak? Jeśli w ten sposób postąpimy, to tutaj koszty etyczne są bardzo duże. Tutaj mówimy o kosztach etycznych, o kosztach finansowych, o różnego rodzaju takich kosztach nie do końca wprost mierzalnych. Natomiast koszty decyzji fałszywie pozytywnej to są koszty decyzji takiej, że mówimy pacjentowi, że jest u niego, że występuje u niego bakteriemia, ale w rezultacie tej bakteriemii nie ma. No tutaj oczywiście pacjent zostaje przestraszony, ale on robi jakieś kolejne, dalsze badania. Tak, skoro ma informację, że jest bakteriemia, to on już jest zaniepokojony i coś dalej w tym kierunku robi, czyli my mu nie szkodzimy. Tak, nie szkodzimy w takim sensie, że nie przekształci się ta bakteriemia tutaj u niego w jakąś posocznicę, bo on już jest zaalarmowany, on już dalej, nawet jeśli to nie jest potrzebne,
dalej będzie gdzieś drążył temat. Natomiast w tym pierwszym przypadku my go uspokajamy, a w rzeczywistości bakteriemia dalej może się przekształcić właśnie w jakąś gorszą odmianę i może nastąpić nawet zgon pacjenta. Zatem te koszty fałszywie negatywne uznajemy za groźniejsze. Ja tutaj wpisałam wartość 5, tu możemy dowolną inną wartość wybrać, wartość większą niż w kosztach fałszywie pozytywnych i zobaczymy, jak to wpłynie na wynik. Widzimy, że nasz punkt przesunął się nieco, nie jest już to ten sam punkt, który mieliśmy, obserwowaliśmy poprzednio. Jeśli byśmy spojrzeli na tabelę, to tutaj na samym końcu mamy wyliczone wartości kosztów. Zaznaczona jest wartość minimalna tych kosztów oraz ta wartość, która służy do znalezienia punktu odcięcia na krzywej rok, ona tutaj nazwana jest cut-off i też jest ta tutaj zaznaczona, która wyznacza nam ten punkt z krzywej rok i to jest wartość 1,8. Możemy spojrzeć, jak wygląda tutaj tabela, jaka jest czułość i swoistość dla takiego punktu odcięcia i sami ocenić, czy te wartości są odpowiednio duże. Spójrzmy raz jeszcze na koszty decyzji fałszywie negatywnych i zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy my przesadzili i ustawili zbyt duże koszty tej decyzji fałszywie negatywnej. My wiemy, że rzeczywiście one są większe, ale na ile duże określamy to dosyć subiektywnie, więc warto wiedzieć, co się stanie, jeśli będziemy używać zbyt wysokich wartości. Ja ustawię tutaj wartość na 20. I zobaczmy najpierw na krzywą ROC. Ten punkt odcięcia zaproponowany przesunął się bardzo drastycznie w prawą stronę. Wartość tego punktu dla PCT to jest 0,003. To jest bardzo mała wartość. Ona jest tutaj, w tym miejscu, w kolumnie PCT. Sprawdźmy jeszcze, w jaki sposób wygląda tabela, na bazie której została zlokalizowana ta wartość i na podstawie której jest czułość i swoistość wyliczona. Otóż w tej tabeli nie mamy osób, które zostały określone jako false negative, czyli nie mamy osób, którym daliśmy decyzję negatywną i to nie była prawda. Nie mamy takich osób, ponieważ koszty tej decyzji są bardzo duże, więc staramy się ich nie ponosić i nie mówić albo minimalizować liczby osób, którym taką decyzję wystawimy. Żeby w ten sposób móc postąpić, musieliśmy wybrać bardzo nisko punkt odcięcia. Ten punkt jest wybrany tak bardzo nisko, że tylko dwie osoby z próby mają wartość poniżej zadanego punktu odcięcia, a wszystkie pozostałe osoby mają wartość powyżej tego punktu odcięcia. W związku z tym, że prawie wszystkie osoby mają wartość powyżej punktu odcięcia, to prawie każdej osobie z próby powiemy, że występuje u niej bakteriemia. Zobaczmy teraz na czułość i swoistość. Czułość jest bardzo duża, ponieważ nie mieliśmy kosztów fałszywie negatywnych, nie mieliśmy wartości fałszywie negatywnych. Natomiast swoistość w takim teście jest mała. I tutaj wybierając taki punkt odcięcia, musimy się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy, żeby tak było. Czy chcemy taki punkt odcięcia, w którym swoistość będzie tak mała, tylko po to, żeby zminimalizować aż tak bardzo koszty decyzji fałszywie negatywnej. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji poświęconych krzywej ROC.